Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bobuś i jak możecie zaobserwować, jesteśmy normalnie w Grzybowicach. Słuchajcie, naprawdę jest tak genialne miejsce, które tutaj powstało. Po prostu w ogóle wszyscy, by the way, przy okazji, pisaliście mi o tym. Bobuś, czy ty tworzysz swoje jakąś dzielnicę w Abrowicach 2.0? Czy ty w ogóle, nie wiem, czy ty chcesz się odłączyć od Abrowic? Nie wiem w ogóle skąd macie takie przypuszczenia, totalnie o czegoś takiego nie mówiłem nigdzie, ale skoro już napisaliście, że nie wiem, że mam bardzo ładny domek. W ogóle też się mega zdziwiłem, że wy wiecie, jaki ja mam domek, bo szczerze mówiąc, wam go nie pokazywałem skończonego na żadnym odcinku. Mogę teraz sobie tutaj wejść do góry i wam zaprezentuję. Patrzcie, tak wygląda mój po prostu elegancki domek. Tutaj jest taki normalny komin z tutaj dymem. Mam tutaj takie ognisko, różnego rodzaju rzeczy. I wszyscy, dosłownie prawie wszyscy, pisaliście mi o tym, żeby tworzyć tą dzielnicę. Nie wiem w ogóle skąd wam przyszło coś takiego do głowy, ale pomyślałem, że pójdziemy do naszego dzisiaj burmistrza kochanego, do naszej kochanej Aberki, albo coś takiego, i się go po prostu zapytamy, czy tworzymy dzielnicę w Abrowicach 2.0, więc pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i lajkować ten kanał, ponieważ to jest bardzo, słuchajcie, ważne, żeby was żaden odcinek na tym kanale nie ominął. Musicie to robić, naprawdę. Subskrybujcie i wpadajcie na sklep od 149 zł, macie darmową dostawę, linka macie oczywiście w opisie, polecam bardzo gorąco wszystkie wzory na sklepie i jak możecie w ogóle zaobserwować, mam tutaj mega dużo itemków, więc jesteśmy już coraz bogatsi, a teraz w tym momencie jest oczywiście Aberka i Maciuszek na serwerze, więc chyba wiecie co, pora się udać do Aberki, ale tego dymu, w ogóle jaki jestem dumny z tego wszystkiego, te grzybki tutaj takie malutkie, w ogóle i też słuchajcie, o tam jest Aberka, dobra, pozdrawiam. Abera, słyszysz mnie? Okay. Się... O, słuchajcie mnie. Dobra, co tam robisz, Abera? Wiesz co, patrz, jak cię spojrzysz za siebie, a przed siebie, to ścinam drzewka. Bo chciałbym, wiesz, tutaj zrobić coś takiego, no bo mnie chce się pracować przy Abrowicach 2.0, a to nie. Jak to mi nie? No ty robisz tylko swoje coś. Ale nie, tylko ja się teraz po prostu w ciągu jednej nocy to zrobiłem wszystko. Tutaj po prostu, wiesz, wejście i tutaj jakiś na przykład, nie wiem, apartamentowiec czy coś. Apartamentowiec? A kto będzie dostawać pieniądze za ten apartament? Abrowice. A w sensie, jak ja na przykład zbuduję apartamentowiec, czy to będzie też dla mnie, czy nie? A no to będziemy mogli się jakoś podzielić. Dobra, Abera, ale słuchaj, bo masakrycznie dużo mam komentarzy, co nie? No. Żeby zrobić jakąś dzielnicę. O co chodzi? No w sensie, nie wiem, wszyscy mi piszą, że czy ja robię jakąś dzielnicę, jakieś takie rzeczy, ty masz coś wspólnego z tym? Znaczy, nie no, tam co u mnie na ten, jakby, no, nic nie mówiłem żadnej, ja nic nie wiem. Nie, nic nie wiesz, tak? Nie, nagrywałeś nie. Odcinka jeszcze dzisiaj? Ja nic nie wiem. Aha, okej. Okay. Słuchaj, więc jak mi wszyscy widzowie piszą o tym, żebym stworzył tą dzielnicę, to pomyślałem, że świetnym pomysłem byłoby porozmawiać z tobą i może coś takiego stworzyć. I co o czymś ale takim jeżeli sądzisz? Jeżeli stworzysz dzielnicę, to zaraz ty przejmiesz całe Abrowice. Ale nie, ja nie chcę przejmować, tylko no ja właśnie po prostu... Widać. Zabrowić, tak nie robisz, tylko no, ale patrz, rzeczy. W tym momencie ścinam ci drzewka. Powiedziałeś, że mam ściąć drzewko, to patrz, elegancko ścinam. Nie no, po prostu chciałbym, żebyśmy stworzyli fajne miasto. Ja nie mam nic przeciwko, żebyś miał dzielnicę, ale to trzeba prawnie uregulować. To trzeba. Dobra, rozumiem. A pytanie w takim razie. Jak zetnę te wszystkie drzewka, to będziesz ale nie, bardziej nie, to nie na tak? Ale nie, żeby ścinać wszystkie... No. Nie gadaj, że ty ścinasz wszystkie drzewka. No ja wszystkie ścinam. Yeah. A to co, no powiedziałeś, że musi być mniej drzew, no to ścinam tak, wszystkie. Tak, ale żeby zostały... No serio, wszystkie no, chciałeś? No nie wszystkie, połowę, ale... Nie no, serio, no żeby zostały jakieś, no. Dobra, okej, okay, to jeszcze zetnę i resztę już zostawię. I co, tego tutaj wielkiego wyciąć czy nie? Który wyciąć jeszcze drzewko? Raczej te, które są objętościowe. Nie no, dobra, na razie zostaw. Trzeba będzie tutaj usiąść i pomyśleć, co wycinamy, a czego nie wycinamy, bo serio, ja bym chciał, żeby Abrowice 2.0 były fajnym miastem, a póki co ty tylko budujesz swoje, wiesz. No ale nie mów tak, bo ty przecież też budujesz tylko swój domek, no to co? Nie no. Tylko mój, tutaj rozwijamy. A ja na przykład wszystko. Zapraszam za mną, powiększyłem tutaj farmę owieczek, możesz zaobserwować, nie powiększyłem? O, w ogóle tu jest osadnik, co on tam robił w tych... Ty! To jest ten osadnik!
usadnik! Bo mi jeden usadnik tam był kiedyś, jeszcze jak jak byłem wcześniej po prostu tutaj. Miałem nagrywać odcinek, jak tutaj rozwijam, ale w sumie nie nagrywałem wtedy. I mi się tutaj jeden usadnik zapętlał. I chłopie, on się pojawił wreszcie z powrotem, ale fajowo. Jeżeli mamy zrobić... No? Jest pirat! Chłopie, to jest pirat! On się pojawił, jest piratem, uważaj na niego. Ale to jest zwykły wilador. Jak to nie z piratem? Nie widzisz, że ma oko zasłonięte? Jeżeli chcesz mieć jakąś swoją dzielnicę, no, to trzeba by... No to chodź w ogóle tutaj. Dobra, no, możemy tam pójść. A w ogóle podoba ci się to, czy nie? Nie no, jest ładnie, tylko ja bym naprawdę chciał, żeby Abrowice 2.0 całe jako miasto były duże i zadbane. No będą duże i zadbane. Ja się a na razie nie tylko tutaj, twoja część. Ale ja się tutaj postarałem po prostu w tym czasie, żeby wiesz, bo ty zobaczyłem, wiesz, ty masz taki piękny domek, rozumiesz o co chodzi, co nie? I ja też chciałem mieć taki piękny domek jak ty. Rozumiesz o co mi chodzi. Dobra, dlatego to drzewko, przysiadłem, to drzewko, dobra, to już ścinamy. Już tutaj ci pomagam ściąć, dobra, pomogłem ci ściąć. Chcesz liście? Bo mam jedwabny dotyk, więc mogę tutaj wyzbierać, jeśli chcesz. No, można pozbierać. Dobra, to patrz. Tak Pareko, mam no, szybką łopatę, patrz. Ja mam tutaj wizję, no, że ty masz na przykład swoją grzybową nie dzielnicę, bo to już nie jest dzielnica, no może się dogadamy, ale swoją strefę grzybową. A gdzieś nieopodal można by na przykład zrobić dyniową, arbuzową. Dyniową, strefę. No dobra, możemy coś takiego zrobić, jasne. Ale a ty na ty przykład nie chcesz, taką... bo ty nie robisz. Ale no jak ja nie chcę, chłopie, no ja wnud ludziska, no powiedzcie coś obercy, no bo ja teraz nagrywam odcinek. I w ogóle, ej no chłopie, no weź się no, no przecież ja tutaj ci pomagam, chodzę. Abrowice. Ścinam wszystko, co mam ściąć? To drzewko, które mam ściąć. Zrobić, żeby Abrowice były ładne, bo po to cię przyprowadziłem. Ale ja się staram, widzisz, dzięki takiemu mojemu domku ja tutaj się czuję lepiej. Jest mi naprawdę tutaj sympatycznie. Dzięki temu mam lepszy nastrój do pracy. Rozumiesz, ale o co chodzi? I tak nie pracujesz. Ej, ale dobra, zapraszam do mnie. Poczęstuję cię jednym tutaj dobrym jakimś wołowinką. Zrobimy piknik. Co ty o tym sądzisz? Do ogniska patyczek teraz dołożę, żeby tutaj było, wiesz. Ej, ty! Halo, liście się nie pali, bo wtedy będzie niezdrowe jedzonko. Tylko patyczki, dobra? No dobra, wrzucam. Dobra, i będzie mi smak to jedzenie. Nie, obera, tylko nie liście. A mam pytanie w ogóle, ile to się tak będzie smażyć? A ja nie mam pojęcia, to się w ogóle usmaży? No, to się na pewno usmaży, tylko nie pamiętam, ile takie coś się smaży. O, patrz, poczęstuj się, proszę bardzo. Nałożę jak coś kolejną porcję, jak ci będzie smakować. I mam w ogóle pytanie do ciebie, Aberka. Co ja bym musiał zrobić, żeby... Co, Aberka, halo, ratuję cię. Mojego kochanego burmistrza trzeba uratować. O, dobra, uratowałem cię. Trzeba na pewno uiścić opłatę. A jaka to jest opłata? Rozbudowanie Abrowic. Aha, a co ja muszę zbudować normalnie, w Abrowicach? Żeby mieć swoją dzielnicę, no, na pewno trzeba zabulić hajs. I to pewnie nie mało hajsu. No, ale w tym wypadku, jako że miasto dopiero raczkuje, to trzeba by było pomóc w rozbudowaniu wiesz, tego miasta. Rozumiesz, ja jestem takim inwestorem tutaj bogatym, co nie? Wiesz, Bobowice są bogate i teraz ja jako inwestor wykupiłem tutaj normalnie teren. W sensie nie dostałem wykupiłeś, od ciebie. Nie zapłaciłeś. Dostałem od ciebie. Dostałeś. Bo, no właśnie, bo dostałem myślałem, od ciebie. Że pomożesz. No i pomogę, z chęcią dobra, pomogę. Dobra, ja stawiam sprawę jasno. Okay. No. Jako, że się znamy i sobie ufamy, tak? To ja nawet przy sobie nie wydałem chłopakom jeszcze. No. Można napisać dzisiaj umowę, że tworzymy po prostu dzielnicę. Może to być na przykład Bobolandia, Grzybolandia, Grzybowice, Bobolowice, Ja ci dam za Bobsztylowice! Mam cię wyjaśnić teraz? Mam cię z mieczą wyjaśnić? Więc można tutaj... No. Bo ja ci tutaj wyjaśnię się. Więc można tutaj jak najbardziej coś podyskutować. Ale ja potrzebuję słowa od ciebie, bo się znamy, tak? Albo podpisać umowę, że w zamian za to, że ty dostaniesz dzielnicę, którą oczywiście wyznaczymy jej granicę i którą oczywiście możesz rozwijać, to w zamian za to też będziesz budować. Dobra, ale pytanie, co na przykład musiałbym takiego wybudować? Masz jakiś pomysł? Ścieżki. Ale ścieżki? Stragany. Stragany. Domeczki jakieś małe. Dobra, ale mam pytanie, od czego mam zacząć, słuchaj? Od czego mam zacząć, od której rzeczy? Dostajesz miasto, tak jak tutaj, masz miasto. Tak jakbyś teraz normalnie miałbyś Bobowice, które akurat do nich przede wszystkim są opustoszałe. No i po prostu, żeby tutaj to miasto rozbudować. I ja w sensie muszę budować te stragany wszystko na tym swoim biomie, tak? O to ci chodzi, czy jak? Nie, no tutaj, Fabrowice. Aha, tutaj, dobra. Ale Bobowice, to nie Bobowice, to
bobsztylowo-grzybolowo. Ja ci dam bobsztylowo-grzybolowo, może być spoko, ale bobsztylowo tak, to nie. Chcemy tutaj zrobić jakieś ładne wejście, tutaj na tą górkę, po której ja idę, żeby tutaj żebyśmy wybudowali to jakieś fajne budynek. A w ogóle mam pytanie, ile ty tu już jesteś? Tydzień. A to czemu ja w ciągu jednej nocy już takie coś ładnego postawiłem? To zabieraj swój tyłek. Nie no, Apera, żartuję przecież. Jak chcę się dogadać, tak tylko wiesz. Gadam takie głupoty, żeby cię troszeczkę zdenerwować. Ale dobra, to słuchaj, to zrobimy taki układ. Co ty o tym sądzisz, że w chwili obecnej powstanie Grzybowo jako dzielnica Abrowic, co nie? Grzybowo. Tak, a ja zrobię jutro, w sensie jeden dzień mi na to dasz, co nie? Żeby tutaj, w tym, na tym centrum, powstały jakieś może kilka straganów i połączę... Daj, ty robisz live'y. No. Live'a po prostu z tego. I, dobra. I pewnie coś zbudujesz sensownego. Okej, ludziska, zapraszam dzisiaj o 20:30 na live'a, ale to mam pytanie w takim razie, Abera. Ja zbuduję tutaj parę straganów i zbuduję ścieżki tutaj do każdej z tych... Ja dałem tylko sugestie, że mogą być stragany. Ogólnie chodzi o to, żeby powycinać trochę drzewek, żeby porobić wejścia na te skarpy stare, żeby dało się wchodzić sensownie na te skarpy. Da się przecież może wchodzić. Któryś z domeczków wywalić, ja na przykład tutaj wywaliłem jeden, żeby zbudować jakieś może inne domeczki, budyneczki, może żeby rozbudować nawet i mój domek, jakbyś chciał, żeby zrobić jakieś sady. W sumie mam, chłopie, ile ty pająków masz w tym, ale ty nie chłopie nie dbasz. Ale ty chłopie nie dbasz o porządek, ci powiem. Tak naprawdę to ja to zrobiłem. Obera, czemu ty tak nie dbasz o porządek w swoim domku? Nie będę tego komentował. Jak to nie będziesz? A ty nie co, pająki masz w domu, czy jak? Nie mam. A widzisz, żeby były? No właśnie nie widzę, to jak ci się te pajęczyny porobiły? A możesz mi te pajęczyny oddać? A proszę cię bardzo. O, dziękuję, bo mi się... Oj, przepraszam, bo mi się to przydaje. W ogóle znalazłem taki... Można by zrobić stary port. No. Staw. Dużo różnych rzeczy można. W ogóle ja znalazłem w tym, w kopalni takie pajęczyny i wykopywałem to z jedwabnym dotykiem, chłopie. A no, znaczy, bo to się chyba da wykopać, nie? Co? To się da chyba wykopywać właśnie z jedwabnym. Tak, tak się normalnie na cirku wychodzi. A ten, słuchaj, mam do ciebie takie pytanie, co nie? No. Czyli umawiamy się na to, że ja dobuduję ten stragan na razie, co nie? I jak mi starczy... Nie musi być stragan, po prostu chciałbym wejść następnego razu i wręcz móc zrobić odcinek Wchodzę na Abrowice 2.0 i widzę to. Bo jestem w takim szoku, że zrobiłeś taką super robotę. Znaczy wiesz, ja nie wiem w ciągu jednego live'ika ile dam radę zrobić, ale co nie? Ale mi nie chodzi o to, że masz zbudować całe miasto, tylko żebyśmy... Bo to też nie chodzi o to, że ty masz budować. Chciałbym, żebyśmy wspólnie budowali. Ej, dobra, to teraz słuchaj. Musisz w tym momencie tak przekonać widzów, żeby weszli na live'ika i po prostu mnie wsparli duchowo, dawali jakieś propozycje. Tak, live. Dzisiaj 20:30, musisz jakoś ich przekonać. Na tym kanale, tutaj. Oglądają film. Tak, musisz ich przekonać, słuchaj. No to mnie się wydaje, że no muszą wyjść, no jak Abrowice 2.0. A to musisz ten. No. Słuchaj, to jeszcze jak zrobisz jakąś dobrą miniaturkę, to już w ogóle ludzie... zrobimy miniaturkę, czy Abra... to mój brat. Patrz, ja stanę tutaj normalnie, na twojej posesji i ty normalnie dawaj, robisz screena stary. Ale ludzie niech zobaczą, bo ja daję ci fajne zadanie, więc byłbym mega szczęśliwy, gdyby ludzie ci pomagali, wiesz, w komentarzach. Tak. Znaczy, w komentarzach i na czacie, tak? Jasne, poczekaj, tylko musimy tak jakoś, poczekaj, ustawię się i zrobię ci tego screena. Bardziej z dala czy z bliska? Nie no, chyba bardziej z daleka. Z daleka, dobra. Poczekaj, to ja w takim razie coś z Optifine'em zrobię, dobra? A ten z twoim nikiem czy bez twojego niku? Chyba bez. Bez, dobra, bez Ej, twojego niku. Ej, rób mi zdjęcie pamiątkowe. To będzie, słuchajcie, pamiątkowe normalnie zdjęcie na live'ik. A chcesz, żeby cały ten mój domek był widoczny? Bo tak to ciężko, ci powiem. Nie no, tak żeby było ładnie, żeby ludzie kliknęli. Żeby było ładnie. Oj, to wiesz co mi się wydaje? Chyba tak będzie ładniej. Nie wiem dlaczego, no ale i tak. Super, i sam mój ryj. Dobra, jak się robi screena, bo nie wiem. F2. F2, poczekaj. Ej, weź trochę do przodu bardziej. No. Chodź tutaj. No. Jaki odcinek genialny.
Dobra. Nie wiem, czy zrobiłem skina. F2 mówisz? No, F2. Bo mi nic nie wyskakuje. Dobra, ale coś z tego wybiorę, okej. Okay. W razie czego będzie SS. Więc, słuchaj, czyli co? Czyli dogadujemy się, że tu będą... Dobra, to słuchaj, no. To ja jeszcze pomyślę, jak rozkminić umowę oczywiście, żeby tutaj, wiesz, ładnie to wszystko napisać. Tak. Ale póki co masz moje słowo, że będzie dzielnica Grzybowo. A ja mam twoje słowo, że pomożesz mi robić Tak, Abera, jak my normalnie kumple. I potem zaprosimy chłopaków z gangu Abery i stary, możemy nawet niezły biznes na tym stworzyć, że na przykład ja będę prezydentem, ty będziesz wiceprezydentem i za każdą mega dobry biznes zrobić w Milionowicach, bo myślałem, żeby tam sklep stworzyć, bo ty masz mega dużo pieniążków z tego sklepu. To sklepy możesz na przykład tutaj stworzyć. No. I stary, też hajs będziesz na tym trzebać, a chłopaki potem będą mogli chcieć mieć swoją dzielnicę i też stary zrobimy. I wtedy się jakoś może dogadamy czy coś. No. Dobra, Abera, to cóż, to dziękuję ci w takim razie za to, że poświęciłeś mi czas, za pomysł na live'ika. Wpadajcie na live'ika, prawda, Abera? Tak, 20.30 na tym kanale. Tak, 20.30 na tym kanale, wpadajcie, wszyscy się przygotujcie. Będzie kozacki live'ik, po prostu będzie mega 10 na 10 live'ik. A wy pamiętajcie w międzyczasie, żeby subskrybować i lajkować ten kanał, bo jak nie będziecie subskrybować, z dzwoneczkiem na przykład, to nie przyjdzie wam powiadomienie o tym live'iku, więc polecam subskrybować. I wpadajcie również na sklep z koszulkami, bo od 149 zł jest darmowa dostawa, więc mam nadzieję, że wbijecie i może coś kupujecie, Bobo Team Abra i Bobo Team. Polecam bardzo serdecznie wszystkie rzeczy. I napiszcie w komentarzu, jak się nazywa ten grzybek, a ja wam przypnę serduszko. A na tą chwilę wielkie dzięki, no i cóż, pozdrawiam was bardzo gorąco, trzymajcie się i pooo!